Szans na wyprzedzenie i powiększa swoją przewagę Krzysztof Cegielski. Powiewają biało-czerwone flagi i dla jednego, i dla drugiego. Ostatni łuk tych zawodów. Krzysztof Cegielski, wicemistrzem świata. Jarosław Hampel, brązowy medalist. Dwóch Polaków na podium. Proszę Państwa, cieszymy się wraz z kibicami zgromadzonymi wokół toru w Gorzowie. Wiele biało-czerwonych. Żużel zaczął się w związku z tym, że rodzice byli od zawsze kibicami żużlowymi gorzowskiej stali. I ja chyba pierwszy raz na zawodach to byłem w wózku dziecięcym jeszcze. Ja byłem kibicem żużlowym, ja mniej interesowałem się motocyklami. Do pierwszych prób jazdy na mini motocyklu żużlowym już w mini szkółce żużlowej praktycznie raz albo dwa razy siedziałem na komarku dziadka. Ja od zawsze uważałem, że ja właśnie nie mam talentu do jazdy na żużlu. Uważam, że do tego, do czego udało się dojść, to tylko i wyłącznie poprzez treningi właśnie. Trening wstępnie we wtorek tam jest zaplanowany. Za tydzień we wtorek. This is Captain Grzegorz Bożyński. We are leaving Fotor Świnoujście. Estimated time of arrival in Fotor Świnoujście. Trzej pierwsi mają po 5 punktów, a więc Kilma, Korpi, Okoniewski, Cegielski, Korneliusen na swoim koncie 3. Rafał Okoniewski i Krzysztof Cegielski i teraz między sobą rozstrzygną wszystko na ostatnim okrążeniu. Po zewnętrznej atakuje Cegielski, znajdzie tam przyczepną drogę. Znalazł, to nie jest pierwszy. Jeden wiraż pozostaje Okoniewskiemu. Czy da radę? Troszeczkę chyba za szeroko Krzysztof Cegielski. I kto, Robercie? Chyba Krzysztof Cegielski, tak mi się wydawało, tutaj prawie bezpośrednio nad linią startu nasze stanowisko usytuowane.
miał aspiracje ogromne. Z tego co pamiętam, morderczą drogę wykonywał w dojściu do wyniku. Poświęcał się w 100%. Trenował podwójnie, przygotowywał sprzęt, zawsze miał pomysły, co zrobić, żeby być szybszym, żeby lepiej jechać. Krzysztof Cegielski, trzymajmy za niego kciuki, ależ mu podstawiło motocykl wysoko, spadł na początku na miejsce piąte, ale w tej chwili świetnie, fantastycznie, jakiś występ Krzysztofa Cegielskiego, nieprawdopodobny, jest pierwszy, wielkie brawa dla tego żużlowca, trzymamy kciuki, wbijają się paznokcie w nasze dłonie, aby Krzysztof Cegielski dojechał na tej pierwszej pozycji, szał radości, ostatni występ Krzysztofa Cegielskiego był cudowny, bajeczny. Zdecydowany atak na krawężnik przy wyjściu, nie zostawił już tam nikomu szans. Spokojnie prowadził motocykl do końca, bardzo ładny wyścig. Well, I mean, for a tall guy, he adapted. Jako wysoka osoba świetnie opanował jazdę na relatywnie małym motorze. Dobrze się go oglądało. Jeżeli chodzi o jakieś wyjątkowe cechy, nie pamiętam nic, co mogłoby go odróżniać od innych, poza absolutnym oddaniem temu, co robił. Był na 110, na 120% oddany żużlowi. Jest wielu facetów równie utalentowanych, ale niewielu tak oddanych sprawie jak Krzysztof Cegielski. Golob rozpędza się. Ach, jak przeszedł tuż za kołem Dobruckiego. Niesamowita walka. Krzysztof Cegielski też nie zamierza odpuszczać. Co za wyścig. Najlepszy wyścig dzisiaj, proszę Państwa, patrzmy w napięciu. Po zewnętrznej, ile może. Tuż za nim Krzysiek Cegielski. Tomasz Golob chyba odpuścił. Jedzie po swojej orbicie, a Cegielski znów atakuje i znów wychodzi do przodu. Jakaż waleczność. A Krzysztof Cegielski znów wygrywa. Ogromne brawa dla Cegły. Krzysztof miał słabe starty, pracował nad tym, ale za to miał to, o co proszą się właściwie wszyscy kibice. On po prostu walczył na torze, nie poddawał się i dla niego po przegranym starcie nie było przegranego biegu. Walczył do końca. Był nieustępliwy. On tak długo trenował, tak długo dążył do sukcesu czy do wyniku, aż to zrobił. Amerykanin cały czas na pierwszym miejscu, ale siedzi mu na plecach Cegielski, który teraz wychodzi na pierwsze miejsce. Wspaniały atak i ryk radości z ponad 10 tysięcy gardeł. Ostatnie metry, Krzysztof Cegielski, o błysk szprychy przed Billy Hamillem. Ja od początku traktowałem to jako nowego przeciwnika. W ogóle nie miałem problemu z tym, że coś takiego się stało. Ja to traktowałem jako coś mało poważnego. Myślałem, że zaraz to się zakończy, że po kilku tygodniach wrócę na tor i będę jeździł. Tak jest. Wciśnij w ścianę, dawaj. Wciśnij stopę i próbuj podnieść lewe biodro w górę, dawaj. Ciężko w tej pozycji, ale dobra. Próbuj teraz unieść lewe biodro, trzymając ręce cały czas. Tak. Dawaj. Wciskaj piętę. Daj palce w górę. Dobrze, daj stopę całą. Cała stopa, już. I jeszcze raz, go. W Szwecji jedną z metod rehabilitacji była nauka jazdy na wózku. Ja absolutnie nie chciałem w tym uczestniczyć. Jak można się uczyć jazdy na wózku, jak ja będę zaraz chodził? Szkoda czasu. Ja nie chciałem się pokazywać w takim stanie. Ja nie chciałem być tak, jak jestem w tej chwili. Chciałem szybko, z dnia na dzień, każdą chwilę wykorzystywać do tego, żeby wyjść ze szpitala
w o wiele lepszym stanie i być może stąd wynikało to, że tak naprawdę z dnia na dzień, będąc zawodnikiem, w sposób medialny przedstawianym, nie ma mnie. Zniknąłem. Zimę poprzedzającą kolejny sezon żużlowy po prostu rehabilitowałem się, ćwiczyłem, czekałem na efekty. Jak się okazało, nie zdążyłem. Te efekty były, ale nie aż tak daleko posunięte, ażebym mógł wrócić na tor. Nie zdążyłem na wiosnę, stawiałem sobie kolejne cele, które motywowały mnie do pracy. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Nie kręć miednicą, nie kręć miednicą, trzymaj miednicę. Próbuję wywołać jakieś napięcie. Co? No. To próbuj to utrzymać lepiej na razie. Plus, ono to samo wywoła. Mięśnie się cieszą. Nikt mi nie uświadamiał tego, że to jest mój koniec kariery, wręcz przeciwnie. Ja po wypadku miałem nastawienie, że to w ogóle nie jest poważny uraz. Wiedziałem, co się stało, ale nie docierało zupełnie do mnie to, że ja po kilku tygodniach, miesiącach nie wstanę na własne nogi, że cokolwiek może nie wrócić w jakimkolwiek procencie. Skąd się wzięły różnego rodzaju plotki na temat mojego złego stanu psychicznego, a wręcz tego, że próbowałem popełnić samobójstwo. Niektórzy pewnie mają takie predyspozycje do wymyślania różnych rzeczy. Oczywiście nigdy nic nie miało takiego w rzeczywistości miejsca. Wtedy akurat mówiło się o takich możliwościach, bo wcześniej samobójstwo popełnił Robert Dados, Rafał Kurmański i może niektórzy stwierdzili, że czas na mnie. Przyzwyczajałem się z tą myślą, że już nigdy nie będę jeździł zawodowo na żużlu. Dochodzę do wniosku, że co udało mi się zdobyć, to zdobyłem. Co było mi dane, udało się wywalczyć. Żałuję tylko jednego, że nie było mi dane, nie pozwolono mi, nie miałem już na to czasu, ażeby spróbować być lepszym zawodnikiem. Zastanawiam się, dokąd bym doszedł. Będzie jeszcze piękniej niż się spodziewaliśmy. Toczy się ta zacięta rywalizacja Cegielskiego z Adamsem. Chemil trzeci na czwartej pozycji Holta. Nie liczy się tym razem Norwek. A Krzysztof pięknie wypuścił maszynę. No i pewnie prowadzi, co nas tak bardzo cieszy. Krzysztof Cegielski, proszę Państwa.
Wielka, wielka owacja i wielkie, wielkie brawa dla Krzysztofa. Jest po raz pierwszy w tym sezonie w półfinałach. Najlepszej ósemce, a może to jeszcze nie koniec. Szybciutko, właśnie zaraz po biegu, ten 14 dzień września, sobota, chyba na długo, choć się jeszcze nie skończył, pozostanie w pamięci. Tak, jeszcze się nie skończył, także poczekajmy z tą pamięcią jeszcze do zakończenia meczu. Zostałem jedyny z Polaków, także nie chcę, żeby ci kibice poszli do domu już. Chcę po prostu podtrzymać te emocje, wiadomo, największe są, jeżeli jeżdżą Polacy. Chciałbym tę formę utrzymać do finału. W momencie troszeczkę jednak spóźnił sam moment. Teraz chyba lepiej, Kram dobrze z pierwszego pola, kapitalnie Krzysztof Cegielski. Znakomicie zamknął Tonego Rickardsona i Willego Hemila. Teraz przycisnąć jeszcze Szweda do krawężnika. Jeszcze jedno okrążenie, ależ my teraz ściskamy kciuki za Krzysztofa Cegielskiego. Tony Rickardson ma problemy, teraz Szwed zaatakował niesamowicie szybkość motocykla Cegielskiego, ale nie zdążył. Teraz jak Szwed utrzyma się przy krawężniku, czy da radę, czy ogoda Polaka, Cegielski kapitalnie kontratakuje i wygrywa z Tonym Rickardsonem. Speedwistar, pisząc o Cegielskim, że ma zadatki na mistrza świata, na pewno nie mylił się, ponieważ pracują tam fachowcy. To mną zachwiało wtedy, tak, że jeżeli on by miał być mistrzem świata, to dlaczego ja bym nie miał być, ale myślę, że tak. Jestem przekonany, że miał duże aspiracje, duże możliwości i tak naprawdę oczywiście czas by pokazał, czy Krzysiek by zdobył ten tytuł. Natomiast wszystko wskazywało, że idzie dobrą drogą, w dobrą stronę. Czy mógłby zostać mistrzem świata? Nie wiem. Niestety los wkroczył i podjął decyzję za wszystkich. Jedno było pewne, był rywalem na najwyższym poziomie. Czy zdobyłby najważniejszy na świecie tytuł? Nie wiem, ale ja dawałem mu bardzo duże szanse. Mój rdzeń kręgowy był bardzo mocno uszkodzony. Tam praktycznie nic z niego nie zostało. To, co udało się osiągnąć do dzisiaj, to na pewno można uznać za jakiś duży sukces, bo poniżej urazu generalnie nie powinno nic funkcjonować normalnie. Ja mam czucie bardzo dobre. Udało mi się doprowadzić do poprawnego stanu całą fizjologię. Panuję nad swoim ciałem. I praktycznie jedynym problemem to po prostu jest napięcie mięśniowe. I mimo tego, że mięśnie utrzymuję w bardzo dobrym stanie, że one pod wpływem najmniejszego napięcia napinają się jak mięśnie u zdrowego człowieka, to jednak ja sam nie potrafię tego wywołać, w związku z tym, że ten rdzeń właśnie jest uszkodzony w takim stopniu, a nie innym. O, ale ciężkie rąki. Ciężkie? Napięty. Trzymaj. Jest Cegielski pierwszy na mecie. Fantastycznie rozegrał ten wyścig, mimo tego, że chyba jednak jakieś problemy ze sprzętem. Ambitnie goniącemu Czechowi Brymlowi nie udało się też wyprzedzić wicemistrza świata Jasona Krampa. A więc znowu, Robert, mamy powody do zadowolenia. Lubię ciężkie wyścigi, dwa wyścigi eliminacyjne, które mogły mnie wyeliminować. Przeszedłem, więc cięższej pracy już dzisiaj nie widzę, tylko jechać tak dalej, jak najdłużej dla tej wspaniałej publiczności. Wydawało się, że ten sezon od początku będzie należał do Anglika. Niestety start Cegielski, Rickardson jak rakieta spod taśmy, ale świetnie przejechany ten pierwszy wiraz przez Krzysztofa. Kapitalna akcja! Cegielski, nie Rickardson. Jeszcze jest Pedersen, który teraz próbuje wyprzedzić Polaka. Broni się Krzysztof Cegielski. Obronił tę drugą pozycję i wychodzi na pierwszą. Fantastyczna jazda. Tony Rickardson. Co teraz zrobi Szwed? Czy Cegielski wypnie go szeroko? Tak jest, ale jednak tam zostało na tyle dużo miejsca, że Rickardson znów na prowadzeniu. Tony Rickardson już opanował sytuację. Pedersen podjechał teraz Cegielskiego. Polak wytrzymał do końca. Wydawało się, że w pewnym momencie runie na tor. Miał predyspozycję, żeby być zawodnikiem
topowym i liczy się w czołówce światowej. Just about underway. Frank Ebden releases the tapes into that first corner, and when it is Lars Gunnarstedt that leads away, but he's been brushed aside there by Billy Hamill on the inside, and Sean Tacey's come round in the second place. Krzysztof Sagalski, well now he's moved into third to Lars Gunnarstedt. Well, he made a pretty good gate, but now he finds himself at the back. A split second error can cost you dearly in the elite league. As Sagalski, well, he's going to have to try and overtake this team riding pair once more. Hamill staying on that inside line, Sean Tacey on the outer. It worked very well for the Coventry Nick Well Toyota Bees pairing in heat number six. Are they going to get a repeat 5-1 in heat number nine? Sagalski, well, he keeps going out wide, but there's just no way past at the moment. The Coventry riders are riding extremely well. Sagalski having a shut off going into the first bend. It is Hamill on the inside, Sean Tacey on the outer. But Sagalski, well, can he make a desperate attempt around the outside? He's going full throttle. And here he comes, the crowd are cheering. And what a move this is. And in fact, Sagalski, well, he may have got up right on the line. Well, that was absolutely amazing stuff. The crowd, well, they have gone absolutely mad. I think he's got it. Krzysztof Sagalski, what a ride by him. We can go wide and far, but you will not see it. Ostatni mój mecz na torze we Wrocławiu przeciwko Unii Leszno rozstrzygnąłem z Tomkiem Jędrzejakiem w ostatnim wyścigu dnia, więc ta radość była skumulowana i ogromna. I pamiętam, że ściskałem się z kibicami, przybijaliśmy sobie piątki, gratulowaliśmy i wydawało się, że to jest dopiero początek jakichś bardzo dobrych startów we Wrocławiu i bardzo dobrych startów całej drużyny. Wtedy, w tym momencie bodajże byliśmy na prowadzeniu w tabeli w Ekstralidze. Pierwszy występ, ścina do krawężnika. Jak nie z tej, to może z drugiej, może się uda. Walczy, płynie na morzu. Wydaje się, że płynie po morzu tą super szybką łodzią. Zasypywany nawierzchnią. Ja mogę tylko się cieszyć i dziękować Bogu, że mogłem tak pożegnać się z kibicami na torze we Wrocławiu w taki dosłowny sposób, takim dużym zwycięstwem. Tyle, że wtedy właśnie myślałem, że to jest dopiero początek, że to jest nadzieja na kolejne dobre występy. I przy tej ogromnej radości, przy ogromnym szczęściu, dwa dni później wszystko zostało sprowadzone na ziemię. Sam wypadek tylko spotęgował moją bliskość z Bogiem, bo starałem się też, wykorzystując go trochę, wytłumaczyć tę całą sytuację. Tłumaczyłem sobie, że mam inne przesłanie już w tej chwili, zupełnie inne, że ta sytuacja, która mnie spotkała, jest na pewno po to, ażeby coś pozytywnego zrobić w swoim życiu. Być może już sport żużlowy nie był tym czymś, co mnie powinno absorbować aż tak bardzo. Może w związku z tym, że jestem w takiej, a nie innej sytuacji, mogę pomóc innym. Myślę, że każdy żużlowcy zdaje sobie sprawę z tego, że uprawiając tą dyscyplinę sportu jest ryzyko, że może zostać kaleką, może zostać może spotkać śmierć na torze, bo to musi być wliczone. Każdy człowiek się boi, każdy człowiek myśli o tym, co robi. To jest nieprawdą, że człowiek nie myśli. Tylko pytanie, w jakim zakresie i czy chce sobie, czy komuś zrobić krzywdę. Kiedyś właśnie myślałem o tym wypadku i że też może mi się to przydarzyć. Przyszło to mi na myśl w momencie, gdy miałem sezon taki pełen kontuzji, ciągle łapałem jakieś kontuzje. I się zastanawiałem nad tym, czy na pewno jestem pewien tego, co robię, ponieważ zawsze może mi się coś stać i przecież mogę nie chodzić i czasami może być jeszcze gorzej. Natomiast patrząc na Krzyśka, przekonałem się, że nawet to nie przeszkodziło nigdy by mi w tym, żeby, nie wiem, żeby się spełnić, czy być dobrym człowiekiem i
nie wiem, nie robić tego, żeby się bać. Jestem pewien, że po wypadku nie tylko ja, ale inni zawodnicy patrzyliśmy na to, co się stało. Zwraca się uwagę na tego typu rzeczy, ale życie toczy się dalej. Mam nadzieję, że takie wypadki nie będą zdarzały się nikomu, choć w żużlu są i trzeba sobie z tym radzić. Z Anetą byliśmy od 19 roku mojego życia. Razem właściwie startowaliśmy, bo ona była praktycznie na wszystkich moich zawodach. Była członkiem mojej ekipy i byliśmy również parą po moim wypadku. I to, że się w pewnym momencie rozeszliśmy, nie miało nic wspólnego z tym, co się stało. Ja nie umiem wskazać przyczyny jednej, jedynej, która spowodowała, że nie jesteśmy już razem. Po prostu szereg pewnie jakichś sytuacji, czas, doświadczenia nasze wzajemne spowodowały to, że zdecydowaliśmy się nie być już ze sobą. Obecnie dla mnie najważniejszym celem jest założenie rodziny, posiadanie dzieci. Chciałbym jak najszybciej mieć możliwość stworzenia rodziny. Jest to dla mnie właśnie jakiś taki największy z tych ważnych celów, bo wiem, że w tej chwili dla mnie jest to po prostu najważniejsze. Jest to takie moje marzenie. Jak będzie mi dane założenie rodziny, jak daj Boże, będę mógł posiadać, a jeżeli nie ma żadnych przeszkód w tym, abym mógł posiadać własne dzieci,
to chciałbym, aby to było jak najszybciej. Ja żałuję tylko tego, że po prostu nie mogę pobawić się tym żużlem. Pamiętam taki moment, jak byłem na jednym z treningów zawodników gorzowskiej stali, gdzie Peter Carlson, Tomek Golob wyjechali sobie na takie próbne kółka i tak spokojnie po tym torze odkręcali coraz więcej gazu. Na to nie mogłem patrzeć, po prostu miałem taką ochotę jeździć w tym momencie, że nie mogłem tam wytrzymać. Brakuje mi uczestniczenia w tym całym przedstawieniu, ale też usiąść sobie na motocykl, przejechać kilka kółek. To jest po prostu w dalszym ciągu dla mnie piękne. W dalszym ciągu w mojej głowie gdzieś tam głęboko tkwi myśl, że to jest wciąż tymczasowa sytuacja. Ja, jeśli pojadę na olimpiadę, no to na tą prawdziwą. Oczywiście podziwiam wszystkich tych, którzy na wózkach startują w zawodach jakichkolwiek, ponieważ wiem w tej chwili, jaki wysiłek temu towarzyszy, ale być może w związku z tym, że uprawiałem sport jako zdrowy człowiek, może tak ciężko jest się pogodzić z tym faktem, że teraz mam uprawiać inną dyscyplinę na wózku. Niby wydaje się, że to on powinien potrzebować pomocy, a tak naprawdę wiele zawodników dzwoni do niego o pomoc, żeby walczyć z różnymi
dziedzinami właśnie w żużlu, które są niedociągnięte tak naprawdę. Krzysiek jako komentator uważam, że jest na swoim miejscu. Krzysztof odnalazł się w tym, co robi, chociaż na pewno wolałby jeździć. Jest człowiekiem, który może się wypowiadać na różne rzeczy w różnym momencie, o torze, o zawodniku, o błędach, bo przecież sam jeździł. Jeździł na wysokim poziomie i ma do tego jakby prawo. Dzisiaj Krzysztof nadal uczestniczy w wyścigach, oglądając je i komentując. Ponieważ mój język polski jest słaby, nie rozumiem wszystkiego, co o mnie mówi, ale mam nadzieję, że pozostaje życzliwy. Bardzo się cieszę, że jest w środowisku, że komentuje, działa w klubie w Krakowie, pomaga Januszowi Kołodziejowi. I mimo tego wszystkiego, co przeszedł, nadal ma miłość do tego sportu. Również za to darzę go ogromnym szacunkiem. Mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będzie uczestniczył w tej społeczności i że będzie mu to dawało ogromną radość. Ja chyba po wypadku pokochałem żużel jeszcze bardziej. Przez ten wypadek chyba zrozumiałem, jakie to jest dla mnie ważne. W momencie, kiedy zostało mi to zabrane, to zobaczyłem, jak mi tego tak naprawdę bardzo brakuje. Ja się cieszę, że wciąż jestem przy tym sporcie. Ta rola, którą w tej chwili spełniam, czyli moje zajęcie w telewizjach jako tak zwany ekspert, czy również prowadząc stowarzyszenie żużlowców, podoba mi się, mówiąc wprost. Tak naprawdę każda rola, jakiejkolwiek bym nie spełniał wokół sportu żużlowego, nigdy nie zastąpi mi jazdy na żużlu. Do tego po prostu nic nie jest w stanie zastąpić. Mamy 100 metrów, Krzysiu! O tak, no okej. Dobra jest. Krzysztof Cegielski, witam cię, Krzysiu. Dzień dobry. Golob za słaby motocykl. Za słaby motocykl ma Golob. Na starcie tak siadł mu. Na dystansie, tak. Na dystansie też. Myślę, że absolutnie nie jest winą kibiców to, że wywierają presję na zawodnikach. To jest coś normalnego w każdym sporcie. Kibice są od tego, żeby wywierać presję. Zawodnicy muszą tą presję pokochać i z nią sobie radzić. Tu 2 czerwca byłem już w Szwecji, normalny dzień jak każdy inny.
miałem możliwość i chciałem spróbować swoich motocykli przed tym meczem ligowym w Wetlandzie, gdzie startowałem przeciwko rozpigarni Halstavik. 3 czerwca normalnie każdego dnia wstałem, poćwiczyłem, pobiegałem po parkach w Wetlandzie, tam gdzie zazwyczaj to robiłem. Wtorek rano i spokojnie mogłem jeszcze potrenować, jeśli była taka potrzeba. Zazwyczaj taką potrzebę miałem, jak nie praca nad własnym sobą, to sprawdzanie silników. I tym razem wyglądało to podobnie. Nie zapowiadało się nic złego, pogoda była świetna. Bruce Wirebrand, menadżer naszego zespołu, stwierdził, że ja w wyścigu nominowanym 15 nie pojadę. Jednak udało mi się go przekonać, żebym to ja pojechał, a nie Wiesiek jakoś. No i wspólnie z Aleszem Drymlem pojechaliśmy. Absolutnie nie myślałem o tym, że to jest ostatni mój start na żużlu w życiu. W pierwszym momencie mój motocykl zaraz po starcie po raz kolejny nie zachował się tak, jak chciałem. W tym pierwszym momencie zdecydowanie tego startu nie wygrałem. Po tych kilkudziesięciu metrach przy dojeździe do pierwszego łuku ten mój motocykl zaczął się rozpędzać i praktycznie już na wejściu w łuk byłem troszkę z przodu przed swoimi rywalami. Poczułem uderzenie w tylną część motocykla przez Ryana Fischera, który startował obok mnie. Jak się okazało, bodajże Jonas Davidson z pierwszego pola lekko poszerzył swój tor jazdy, uderzył w Alesza Drymla, ten Fischera, no a ten we mnie, więc straciłem kontrolę nad motocyklem i chcąc się ratować, musiałem z niego wyskoczyć, bo inaczej uderzył po prostu stałym impetem w bandę. Wyskoczyłem, puściłem motocykl przed siebie, upadłem i pewnie nic by mi się nie stało, gdyby podobnie nie zachował się Ryan Fischer. On też się ratował, wypuścił swój motocykl, prawdopodobnie silnikiem albo podobnie twardą częścią uderzył mi po prostu w ten wygięty przeze mnie kręgosłup.
Ja mam wszystkie sny chodzące, a najczęściej biegające. Często w snach uciekam, często w snach biegam. Nie miałem jeszcze ani jednego snu, w którym jeździłbym na wózku, w którym w ogóle pojawiłby się wózek. Nie, normalnie się czułem, wiesz, jak kiedyś. Normalnie chciałem podjechać i tam, głowa chciałaby to zrobić. Dobra. No.